Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich samurajów w kolejnym odcinku z Nioh 2. Ostatnio pokonaliśmy bossa w zadaniu głównym na poziom 59. Przypominam, że my mamy aktualnie poziom 52, więc no, kurde, daliśmy radę. 52, no, czyli mamy 7 poziomów w tyłek. Tutaj mamy aż 13 poziomów w tyłek, jeśli dobrze liczę, więc wypadałoby po prostu poexpić, więc wrócimy sobie do wzlotu i tutaj sobie zrobimy parę zadań pobocznych. A czemu to tak na czerwono pokazuje mi to? Zobacz mapę kraju. Nie. 54, 46, 40... No może być na 40 w zasadzie, no tu jest na 39 nawet jakiś. Wygląda na to, że na ziemiach Ody wciąż grasują lojaliści klanu Imagawów. Prawdopodobnie spiskują, żeby zabić pana Nobunagę i pomścić swojego poległego mistrza. Oczywiście nie możemy na to pozwolić, powstrzymajmy ich zanim narobią problemów. No i let's go! Zróbmy sobie parę zadań pobocznych, żeby jednak trochę tej Amrity zebrać. Byliśmy już w tym miejscu, więc poniekąd znamy rozmieszczenie tych wszystkich miejscówek. No oczywiście wrogowie pewnie będą inni, inaczej rozstawieni, trochę inaczej będziemy zaczynać. Chociaż zaczynamy, no trochę tam inaczej. No okej. Pomódlmy się tutaj. I teraz tak, przygotowałbym sobie jutsu znowu. Może nie talizman wycieńczenia i nie talizman niemocy, tylko talizman wróżbiarski, zdecydowanie razy 4. I tyle, co? I tyle. Tak mi się wydaje, że to będzie ok. No, weźmy sobie talizman wróżbiarski. Zawsze nam to się pasywnie tutaj trochę nabija. Ta magia, zakorzystanie z tego. O, ale tutaj jest ty. Jest to? Ktoś mnie? A, ty! Gościu. No. Dobra, i nie powinno być jakichś większych problemów z zabijaniem tych gości, bo no jednak mamy o wiele wyższy poziom niż ten, który... tutaj, na które to zadanie jest. O kurde, no jasne, więcej was tu nie było. A ty kim jesteś, gościu? Jakiś taki... O kurde, jakiś taki wielki typ. No i proszę bardzo, wielki typ, niewielki typ, ale zabić można, nie? Dobra, tu widzę jednego. A idź mi z tą wikurą, dobra. Kolejny zabit. I tutaj chyba nie było żadnych kodam. Jeśli dobrze się orientuję, to nie było tutaj żadnych kodam i dobrze. Bo nie będziemy się sobie jakoś wielce zaprzątać głowy tym, żeby je znajdywać. A kim ty jesteś, gościu? O. Na pewno tego trzeba by było wywalić. No. Nawet nie zdążył wyciągnąć brońki. Kolejny kurde jakiś taki twardy. Dobra, z kim będziemy mieli tutaj jeszcze zaszczyt? O! I tym razem, zobaczcie, Amrita jest pokazywana, więc nie wiem, czy to tam czasem się czegoś, coś nie zbugowało po prostu w tamtym zadaniu. A czekajcie. Tutaj jest chyba dalsza droga. Dużo gości, których możemy wciągnąć do pomocy. Ale ja bym jeszcze sobie sprawdził tę odnogę, z tego względu, że bardzo... O! Wait. Coś tam... A, na górze! No! Na drzewie! Na drzewie, proszę bardzo. Po pierwsze tego gościa wybiliśmy, a po drugie tutaj mamy coś. Super. No i teraz możemy chyba bezpiecznie iść tam. Au! Teoretycznie bezpiecznie. Czyli tutaj będzie prawdopodobnie jakaś arena walki. Mhm. 100%. Dobra, lecimy z tym. O, zarąbiście. Właśnie tego chciałem. O, serio. Dobra, zarzućmy mu to.
Oj, oj, oj. I od plecków. Całkiem przyjemnie. Dobra, odzyskajmy sobie trochę zdrowia. I plecki. Lubię plecki, bo bardzo duże obrażenia wchodzą. O kurde, o kurde. No, kolejne uderzenie. I teraz wchodzimy w plecki na całego, dziękuję. Schemat Kowalski. Ty, ale zaraz, to nie był koniec? Jak to? A nie, koniec, dobra. Pff, o co chodzi? I proszę bardzo, naprzód marsz. Let's go, let's go, let's go. Czyli zadanko zakończone sukcesem, powodzeniem. Bardzo szybkie. Zajęło nam ile? 5 minut? 6 minut? Jakoś tak. Więc lecimy po kolejne. Po kolejne, po kolejną szybką Amritę, bo z tego co widzę, zbieranie tej Amrity w postaci no zabijania tak bossów w takich małych miejscówkach całkiem spokojnie. Fanatyk i Magawa. I pomyśleć, że przyszli tutaj po głowę swojego mistrza. Czy to właśnie jest ta prawdziwa samurajska wierność? Może i są naszymi wrogami, ale takie oddanie i tak budzi we mnie szacunek. Teraz, kiedy służymy panu Nobunadze, warto by było brać z nich wzór. Okej, 41, możemy wziąć 40 poziom. Możesz pomóc mi odzyskać włócznię, która należała do mistrza Dosana, mojego zmarłego teścia. Żołnierze Yoshitatsu okupują posiadłość, ale nie zamierzam bezczynnie się przyglądać jak bezczeszczą tak cenną pamiątkę. Oczywiście, że lecimy zbierać to wszystko. No problem. No i to jest sanktuarium żmii, więc no będzie tutaj prawdopodobnie znowu akcja z tymi jeziorkami zatrutymi. No ale zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś będzie nam tutaj jakoś wielce przeszkadzał. Mamy nadzieję, że nie, oczywiście. Czy chcę rozdać punkcik do statystyk? Warto by było. Tylko nie pamiętam, w co ja to miałem inwestować. Miałem inwestować w kondycję i budowę. Kondycja, budowa. Dajmy sobie w kondycję. Kondycja do 9, budowa, umiejętność i wtedy będziemy mieli większość rzeczy możliwych do podniesienia, znaczy do założenia w zasadzie. Do założenia. Tutaj chyba też nie było żadnych kodam, więc to jest tyle plus. No dobra, bardzo dużo gości, którzy mogą nam pomóc. My tego nie chcemy. Cyk. Dużo miejsc, które są zablokowane przed przejściem. O kurde, what the hell? Swoją drogą ten rzut też bardzo dużo nam zabiera staminy i na bardzo długo, stosunkowo długo, nas lekko stunuje, zanim my przyciągniemy ten łańcuch i się jakby wrócimy do naszej takiej pozycji, do równowagi, no to trochę mija, nie? Okej. I tam można do środka wejść. Jak też myślałem, że ktoś tam będzie stał. Okej. Ciebie też mamy z głowy. A ty jesteś jakiś taki większy, co? O, i mamy też skrzynki, są pokazane. Super. Już chyba albo się odbugowało, bo to chyba pokazywało nam wszystko. Chyba tam coś było zbugowane na tamtej mapie.
Widzę, czy nie. No chyba sobie jaja robicie. Dobra. To już widzę, jak to chce na mnie spaść. Więc nie ze mną te numery, Brunner. Szkoda, że w takim wąskim przejściu, no niestety te piórka się gdzieś tam rozwalają. No ale bywa. Bo tak to jedno piórko, w zasadzie te wszystkie... Kto to? A. W zasadzie to jedno piórko powinno wystarczyć na nich wszystkich. Osiągnięto maksymalną znajomość, świetnie. Tu jest zawalone. Tam mamy jeszcze jednego przyjemniaczka, który ma zamiar do nas strzelać, jak tylko znajdziemy się w zasięgu. Więc go wyeliminujmy. I tutaj mamy kolejnego, chodź. Czegoś pilnował. Nakrycie głowy Miko. Siema, gościu. O nie! To leci w linii prostej. Nawet nie wiedziałem. Nie? Kto jeszcze tutaj został? Ty, kumplu. A na ciebie to ja mogę chyba wleść od plecków tak pięknie. Oczywiście, że mogę. Jeszcze dobić. Świetnie. Swoją drogą też dużo eliksirów nam się uda. Dzięki temu, że odłożyliśmy sobie na później te zadania poboczne, to mam, przypominam, że mamy wszystkie kodamy. W tym obszarze. Świata. Więc... Ergo... Dropi nam o wiele więcej eliksirków. Które oczywiście wchodzą do wspólnego magazynu na późniejsze też między innymi miejscówki, w których jesteśmy nowi. I w których mamy o wiele mniej tych eliksirów, prawda? Okej. Okay. Tam jest ich dwóch, więc jednego musimy wyeliminować w ten sposób. Nie. Widzieliście cpaniaka? Nie ze mną te numery. Bardzo by mi się przydały, słuchajcie, kosmuki maga. Dlatego, że mam tyle planów, jeśli chodzi o rozwój postaci. No potrzebujemy rozwinąć na pewno te wszystkie zmniejszenie ataku, zmniejszenie obrony. Jest jeszcze jeden talizman, który chciałem sobie wziąć, czyli taki, który odnawia mi ki o wiele, wiele szybciej. Także z takimi buffami to po prostu... chyba będą schodzić jak miło. No spowolniona nie jesteś taka ciężka, co? Przepani. Zaraz też nie będziemy mieli tego talizmanu. Więc sobie zarzućmy kolejny. Tam coś jest. Albo ktoś jest, albo coś jest. A, ty jesteś, dobra. Zdecydowanie trzeba na niego uważać. Zwłaszcza jak leci takim lutem. Raz, dwa, czasami robi trzy. O, albo odpala ulta. O tobie, kumplu. Dobra, mamy ile jeszcze? Dwa talizmany spowolnienia gnuśności. On jest taki optymalny, ten talizman gnuśności jest taki optymalny, że w zasadzie możemy na niego go zarzucać dosyć często, stosunkowo oczywiście często i no dajemy sobie radę z większością przeciwników, nie?
Okej, okay. Niestety nie mamy kolejnego poziomu. A, i też przy okazji, jeśli chodzi o te zadania poboczne, to jest taka akcja, że tutaj czasami mamy do czynienia z jakimś przeciwnikiem, który da nam swojego ducha opiekuńczego. Okej, sól. O, siema. O ty kurde, mało mendo. Coś mi nie oka mi nie zrzuciło. Ty, ale co ty mi zżerasz Amerykę? Oddawaj! No co za Paulstein? Oho. Dobra, dobra. Mam wrażenie, że on wybucha jeszcze. No właśnie. Cyk. Coś tam jeszcze jest. O! Just like that. Dobra. A ty jesteś kim? No. Mam wrażenie, że nikim właśnie. Dobra, ja taki kozak, bo kurde przyszedłem tutaj na trochę wyższym poziomie niż powinienem. Ale jednak. Urobiony. Urobiony i chodziło o to. Cyk. Odzyskaliśmy to, co mieliśmy odzyskać. Naprzód. I nie dostaliśmy nawet, kurde, poziomu. Smutek, ale mamy 30 tysięcy, więc chyba blisko tam około teraz 40 chyba potrzebuje na poziom. Później w ogóle te ilości Amrity, to jest zatrważająca ilość, 150, 200 tysięcy na kolejny poziom. Problematisze. Ha, naprawdę ci się udało. No dobra, to dawaj. Tego właśnie w końcu chciałaby żmija. Okej, okay, dwa kolejne. Super. Teraz tak, tutaj mamy 46. 50. Hu, hu, hu. 41. Czy mogę mieć prośbę? Nie chcę, żeby dowiedział się o tym Tokichiro. W Okehazamie wypadło mi z kieszeni coś bardzo ważnego. Przeszło mi przez myśl, żeby po to wrócić, ale roi się tam od yokai i choć wstyd się przyznać, ale nie zdołam tam długo przetrwać. Naprawdę trudno mi o to prosić, ale czy możesz tam pójść i przynieść mi ten przedmiot? Jest naprawdę wyjątkowy. Zrobisz to dla mnie? Jasne, typie, gościu. Już dla ciebie to robię, no problemu. Okehazamy, tak? A to były... To było tam w tych skałach, nie? Te wszystkie wydrążone takie. Am I right or am I not? Sprawdźmy to. Cyk. A, tu był ten gość ze słoniem. Friza tak zwany. Dobra, zarzućmy sobie to. O, proszę, już bym nie cofnął się. Nie zobaczył, że to jest skrzynka. Dobra, kolejne przyjemniaczki, te małe. Tu jest zamknięte. Też nie było żadnych tych. Nie było żadnych... Kodam, nie? Okej, okay, hełmwodza, tutaj nie ma nic. No to lecimy po kolejne przyjemniaczki. Let's go, let's go, let's go. Gdzie? No to powiem, że to przyciągnięcie taki trochę też lekki game changer, bo właśnie w takich przypadkach zazwyczaj rzucałem w nich czymś, żeby ich rozdzielić, albo żeby zabić jednego szybciej. Wiecie, o co chodzi? A tutaj? No. O. No, szybka akcja. Sypka akcja. Zobaczmy, co mamy tutaj. Lekarstwa. Osełka.
Niech będzie osełka. Okej, okay, i ciebie widzę, gościu, ale wiem, że tam jest jeszcze ktoś. Parasolka. No naprawdę? Ty, czemu ja parasolki nie mogę trafić? Ała! Co? Czemu ja nie mogłem trafić tym przyciągnięciem? Może... I, a może to jest tak zrobione, że właśnie na przykład do takiego czegoś, no... Parasolki, no stary, no spróbuj się, spróbuj złapać za coś parasolkę, no głupi jesteś. Bo właśnie to tak brzmiało. Ej, ale zróbmy tak, żeby parasolkę można... No chyba cię powaliło, typie. Jak masz parasolkę złapać, no co ty to? Nie zauważył. Aha. 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 No dobra, i teraz tak, mamy tutaj możliwość przejścia, ale ja bym na razie może jeszcze tędy nie szedł, bo mam wrażenie, że to jest akurat miejsce, w które trzeba iść. I też trzeba by było właśnie zwracać uwagę na to, gdzie nas prowadzi... A, tu jest zamknięte, dobra. Gdzie nas prowadzi to główne zadanie. Powiedzmy, że ja bym na przykład chciał teraz pójść tędy, nie? Ej, coś tam jest. Okej, okay, kolejny przyjemniaczek do odstrzału. Czy ja mogę... Kurde, dlaczego nie mogę tego... No dobra, nie kończę. Ah, come on! Dobra, wyleczę się przez to, jest tak źródełko. Dobra, proszę o odnowę biologiczną raz. Antidotum, dupa na wierzchu. Let's go. A, na górze jeszcze nam został ten, rdzeń. Spoko. Kurde, tamtego nie ściągnę. Czy mi się... Au! No nie, no i mój lucik. No nieważne. Nie zdążyła się nawet rozkręcić. Siema, gościu. Prawdopodobnie rzucisz na mnie tą kulkę. No oczywiście, że tak. Ty! Jak to jest? Nie rzuciłeś kulki? Raz. Na skok. O Jezu! Ty, bardzo szybko zaatakował. Raz, dwa. Raz, dwa. I leci. Raz. I na skok. Dobra, to będzie taki ostatni. Dziękuję. Dobra, nic nie... A, dropnąłeś eliksir. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, i nie walnąłeś tej kulki. No dobra. Czy ja ją mogę walnąć? No jasne, że tak. A. Ze mną te numery. Ja to wszystko widzę na radarze, kurde. Kto gdzie tutaj na mnie koczuje? Aha, i was tutaj dwóch jest, tak? Dzień dobry. Tutaj dalej. To mamy. Jeszcze trzeba będzie zaskoczyć pod ten rdzeń. To zawsze się, zawsze będzie można go jakoś rozłożyć. Na części, nawet jak go nie użyjemy. Jakiego. Bo później będziemy mogli na przykład ulepszać te, które mamy już na przykład. Bo przypominam, rdzenie mają też swoje statystyki.
Czyli na przykład rdzeń Gaki innemu rdzeniowi Gaki się nie jest równy, tak? Nie ma takich samych statystyk, ma inne jakby aktywne efekty. Jak sobie to założymy, więc no... Okej... Ała. Dobra. Jak ten kurde talizman spowolnienia ułatwia życie takimi małymi gnolcami. A, właśnie. No, coś mi tutaj niestety, ale zniknęło z oczu. A pamiętałem, że tutaj jest gdzieś skrzyneczka. No proszę, jest. Szaty promowego. To jest gość, który promuje coś, czy jeździ promem? A, sudamka. Znaczy sudamka w zasadzie. Siema, sudamka, już ci daję. Jesteś głodna, Tomasz. A my tymczasem prawdopodobnie tam trzeba będzie jednego wyautować. O, ale żeś dropnął, o lolo. Świetnie. I została parasolka, która no jest oznaczona jako coś takiego mocarnego. Mam wrażenie. No, to tyle po mocarności. Dobra, czyli tak, mamy przejście tutaj. A tutaj coś jest? Nie, tu jest zawalone. A tutaj coś jest? Tak, tu jest jakaś skrzynka. Już to widzę. I co ciekawe, nie ma nad suficie na przykład przyklejonego tego gluta. A zazwyczaj bywał, nie? Nie tu? Tu. Już słyszę wajrę. Dobra. No nie, no naprawdę, głąbie! Dobra, masz, właśnie po tym. Wejdzie tu, nie? Tyle z nim dobrze. No, przynajmniej tu w las. I teraz tak. Ty, gościu. Też bym chciał, żebyś zginął. A, jak się opalił na ryj. Co za głupek. A, wejdzie po drabince. Mądre to. Patrzcie, jak mądry. Czyli prawdopodobnie ten Vajra, czy ta Vajra, jest tutaj naszym głównym przeciwnikiem do zabicia. O, proszę bardzo, tubelec. Został mi jeden amulet spowolnienia. Więc no, musi wystarczyć. Kolejna skrzynka jest na dole. Dobra, to zrobimy tak. Ja się wzmocnię w ten sposób. Okej. Poszło całkiem nieźle. Sprawnie, prędko i po kłopocie. Nice. A, i to jest chyba... Tak, tutaj w tym jest schowane coś, dzięki czemu zakończymy questa. To najpierw jeszcze... jeszcze tego nie zbieramy. Bo najpierw sobie sprawdzimy wszystko inne tutaj. Bo tutaj można było przyjść w takim wypadku od innej strony. To. Dobra. Pamiętacie? Tam był taki gaki koło zawalonego drzewa. Trzeba też sprawdzić, jak to się łączy ze sobą. Tędy. O, proszę. Tu jest coś. To jest włócznia. Jakby komuś przyszło do ochota, kurde, włócznią bić się, to czemu nie? Trochę się pogubiłem. Trochę się pogubiłem. Dobra, spoko, otwieraj to. Tak, coś znaczy. Odachi.
Co tam wypadło? I tu jeszcze jest coś. I to chyba będzie wszystko. Siekiery, które no, których nie wykorzystuję jeszcze dodatkowo, są białe. O! 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 To ciekawe. Czyli tu jeszcze jest przejście. Ale jaja, panie Pertku. Znajdź... No... Halo! Wasze kupieckie. Czy będzie jeszcze jakiś wielki zły na naszej drodze, czy nie? Tutaj jest wejście. Ale gdzie mnie to zaprowadzi? Nigdzie. Aha. O! Mogły nas zrzucić. Dobra, czyli tutaj zabiliśmy tego Gakiego i mogliśmy przejść przez... przez tą kładkę w postaci drzewa zawalonego i to wszystko. I to wszystko, no to co? No to lecimy tu i otwieramy skrzynkę, zabieramy co trzeba było. Tutaj gdzieś podobno zgubił, tak? To co potrzebne. Liczydło Umebachi. I zadanko zakończone, idziemy naprzód. Let's go! Trzy zadania dzisiaj zakończyliśmy. Nieźle. Całkiem przyjemnie. Bym powiedział. Także będziemy mogli dodać kolejny atrybut do tego, by no wreszcie nosić ten stafik, który zdobywamy, bo cały czas gdzieś tam, jeśli chodzi o poziom naszego ekwipunku, zostajemy w tyle. O, to ty! A to jest moje liczydło. Nie ma wątpliwości i udało ci się nawet nie zadrapać ramki ani koralików. Ogromne ci dziękuję, to wielka pomoc. A skąd ta zabawka, zapytasz? Dał mi ją Kami, kiedy wygnano mnie z klanu Odów. Może i nie wyglądam, ale mam naprawdę niezłą głowę do liczb. Wykonałem na tym liczydle masę różnych obliżeń. Jestem w końcu nadzieją swojej rodziny, więc muszę sobie z takimi rzeczami radzić. Chcesz coś może powiedzieć? Słuchaj, jeśli oczekujesz nagrody, to coś ci mogę załatwić. Ale teraz już sio mi stąd. A i pamiętaj, ani słowa to Kichiro. Okej. Jeszcze cztery rdzenie. I to wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa.